Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Jak już wiecie, jesteśmy z Rudziecem na krótkim, relaksacyjnym urlopie w Terma Bania, w Białce Tatrzańskiej. Terma Bania to jest taki kompleks basenowo-spa, przepiękny, położony w tak cudownym miejscu, że po prostu leży się w basenie i widać góry w tle. Jest naprawdę, jeszcze teraz jest zima, zwłaszcza dla nas, dla ludzi z nizin, ja się śmieję. Myśmy przyjechali, wyjeżdżamy z Wrocławia, była jesień, przyjechaliśmy tutaj do Białki Tatrzańskiej i jest mega zima, śnieg i po prostu już mega taki świąteczny klimat. W każdym razie my sobie tutaj wypoczywamy, korzystamy ze wszystkich stref Termy Banii. Terma Bania ma dwie strefy basenowe, to jest strefa głośna, gdzie są wszystkie zjeżdżalnie, rwące rzeki, wszystkie te takie, wiecie, akwaparkowe atrakcje dla dzieciaków oraz dla dużych dzieciaków, dla nas. Ma również strefę cichą, gdzie jestem w tej chwili, gdzie nagrywam to wideo. To jest taka strefa, gdzie jest więcej jacuzzi, gdzie można się wychillować, gdzie jest cicho, spokojnie, gdzie można przyjść sobie odpocząć po właśnie szaleństwach w strefie głośnej. Jest tutaj również dużo jacuzzi, gdzie woda jest z term. Które znajdują się dokładnie pod tym akwaparkiem, więc ta woda ma bardzo fajne, lecznicze, różne właściwości, wpływa na nasze dobre samopoczucie. Także ja już się nie mogę doczekać, kiedy my wskoczymy za chwilę i będziemy właśnie się relaksować i będzie nam tutaj ta woda pomagać w naszym zdrowiu i czuć się fajnie. Jest również tutaj strefa saunarium, do którego nie weszliśmy z kamerą, dlatego że to jest strefa na gości i tylko zrobiliśmy takie krótkie, malutkie ujęcie na tą strefę z zewnątrz oraz na rosyjską saunę, bo tam jest kilka rodzajów saun, jest również sauna rosyjska, czyli taka sauna, która znajduje się na zewnątrz, ale jak mówię, tam za dużo filmować nie mogliśmy. I jest również jeszcze ostatnia rzecz, która mnie dzisiaj bardzo interesuje, bo jest również Instytut Spa, Wellness i Spa i ja dzisiaj wieczorem, po tym jak się tutaj już wygrzejemy, będę miała zabieg Lemon Tree, zabieg taki odżywczy na skórę, owijania ciała. Także ja już się nie mogę doczekać, słuchajcie, lecimy się tutaj wygrzewać w tej wodzie, szaleć sobie. No i co, zapraszam Was na coś, czego u mnie na kanale jeszcze nie było, czyli na podwodny outfit of the day, podwodny strój dnia. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim stroju dnia. Dzisiaj strój podwodny. I co mam na sobie? Na sobie mam kostium kąpielowy, jednoczęściowy tym razem. Jest to kostium marki Seafolly, zakupiony na stronie bodylook.pl. No i ten kostium jest taki w takim klimacie trochę folkowym, dlatego że jest takim habrowym, fajnym, intensywnym kolorze i ma taką na piersiach falbankę. Taki trochę hiszpański nawet folk, nie do końca polski, pomimo tego, że jestem dzisiaj w polskich przecież naszych ukochanych Tatrach. Ten strój jest o tyle ciekawy, że pomimo tego, że jest jednoczęściowy, to ma mocno wykrojone, prawie całe odkryte plecy. Również z taką na plecach jest taka malutka falbanka. Także dlatego mi się ten strój bardzo podobał, ja go kupiłam niedawno, bo jakieś 2 tygodnie temu i sobie pomyślałam, że jestem chyba wariatką, bo kupuję strój kąpielowy prawie, że w środku jesieni, prawie, że na początku zimy, ale jak widać bardzo dobrze mi się przydał i świetnie mi się dzisiaj podczas tego pobytu w Terma Bania w Białce Tatrzańskiej sprawdza. Teraz jesteśmy chyba w mojej ulubionej części tutaj tego całego kompleksu. Jesteśmy w jednym z 3 basenów zewnętrznych i zobaczcie, jakie tu są po prostu cudowne widoki. Możemy leżeć, grzać się w bąbelkach, w ciepłej wodzie, patrząc na ośnieżone góry. Po prostu słuchajcie, no fenomenalne to jest miejsce. Mi aż napiera dech w piersiach i Radzka nie wie co powiedzieć. Także wyobraźcie sobie naprawdę, jakie tutaj są widoki. Więc ja już może zamilknę i będę po prostu korzystać, bo jest tu przepięknie, przepięknie. Teraz już są godziny popołudniowe i jestem w tej chwili umówiona tutaj w Instytucie Wellness and Spa Terma Bania na zabieg o bardzo wdzięcznej nazwie Lemon Tree. To jest zabieg odżywczy, dodający zmęczonemu ciału energii. I ten zabieg będzie polegał na tym, że będę miała wykonany peeling całego ciała, później będę leżała w folii, podczas gdy cytryna i aloes będą moje ciało odprężały i będą również moje ciało regenerowały i dodawały mu energii. Także ja już się nie mogę doczekać, słuchajcie, lecę tutaj się relaksować. Miejsce jest super modne, super modne. super, pomachałabym Wam, ale niestety nie mogę, muszę leżeć. Już jest późny wieczór i nasza wizyta w Terma Bania niestety dobiega końca. Mówię niestety, dlatego że jest tutaj niesamowicie fajna, przyjazna, taka góralska atmosfera. Jestem już po zabiegu owijania Lemon Tree, jak widzieliście. Wyglądałam przez moment jak taka poczwarka, ale moja skóra jest teraz gładka, odżywiona, pachnąca i czuję się świetnie. I teraz na sam koniec chciałam bardzo zaprosić Was na konkurs, dlatego że mamy z Terma Bania do rozdania dwa podwójne zaproszenia tutaj na cały dzień właśnie do Termy Bania, do Białki Tatrzańskiej. I jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie i przyjechać tutaj wraz z osobą towarzyszącą, to co musicie zrobić? Widzieliście dzisiaj, co tu można robić w Terma Bania, co myśmy robili, jak myśmy świetnie spędzali czas i chciałabym, żebyście napisali mi w komentarzu, tylko na YouTubie, tylko pod tym filmem, odpowiedź na pytanie, co bym zrobił w Terma Bania, gdybym się tam znalazł, czyli co zrobię w Terma Bania, kiedy się tam znajdę. Zachęcam Was do wejścia na stronę Terma Bania, do odwiedzenia Face'a Terma Banii. Tam są jeszcze wymienione wszystkie inne atrakcje, chociaż mi się wydaje, że myśmy już bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy tutaj przetestowali, przepróbowali i pokazali Wam. Także odpowiadacie na pytania, co zrobię w Terma Bania, kiedy się tam znajdę. No i co, ja wybiorę sobie wtedy dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi i te osoby otrzymają ode mnie podwójne zaproszenia na cały dzień, takie całodzienne karnety właśnie dla dwóch osób do Terma Bania, plus również dwa zabiegi. Także będzie jeden zabieg do wygrania Lemon Tree, zabieg owijania, ten, który ja przed chwilą właśnie miałam robiony, oraz drugi zabieg to będzie zabieg czekoladowy z masażem relaksacyjnym. Także będzie dwóch zwycięzców, każdy zwycięzca dostanie podwójny karnet na cały dzień tutaj do Terma Banii plus jeden zabieg. Także jeżeli weźmiecie sobie ze sobą chłopaka, przyjaciółkę, a może swoje dziecko, to jedno z Was również dostanie właśnie zabieg. Także mam nadzieję, że konkurs Wam się podoba i konkurs trwa od dzisiaj, czyli od 7 grudnia do 14 grudnia, czyli do przyszłego piątku, do końca dnia i oczywiście, tak jak u mnie zwykle bywa, wyniki będą opublikowane w opisie do kolejnego filmu, który ukaże się u mnie na kanale po 14 grudnia i wtedy się okaże, które dwie osoby otrzymują podwójne karnety do Terma Bania oraz po jednym zabiegu. Właśnie w Instytucie Wellness and Spa, czyli w tym instytucie, gdzie ja teraz jestem, w tym miejscu, w którym my kończymy naszą podróż tutaj, naszą przygodę z Terma Bania w Białce Tatrzańskiej. Także jeszcze mogę Wam powiedzieć, że mi się tu naprawdę bardzo podobało. Ja myślę, że my tutaj z Rudzielcem wrócimy i ogólnie tak sobie myślę, że można by tutaj zorganizować taki fajny zjazd na przykład polskich blogerek modowych albo polskich vlogerek, dlatego że już sobie wyobrażam te wszystkie dziewczyny w takich, wiecie, fashion strojach, tutaj śmigające po tych przestrzeniach basenowych. No i jeszcze, jeżeli jesteście tutaj, mieszkacie na przykład w pobliżu, to Terma Bania organizuje również Sylwestra o takiej bardzo fajnej nazwie, bo to jest Sylwester w gaciach albo i bez gaci. Także można tu przyjść i fajnie spędzić sobie sylwestrową noc. W każdym razie, no my już się powoli pakujemy, zawijamy manatki z tej śnieżnej krainy i będziemy wracać powoli do Wrocławia. Także mam nadzieję, że nasza relacja z pobytu w Terma Bania Wam się podobała. Bierzcie udział w konkursie, jeżeli macie ochotę wygrać karnet tutaj do tego fajnego miejsca. I co? Do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!